W sobotę 10 marca odbył się finał konkursu piosenki anglojęzycznej The Joy of Singing. To już 12. edycja tego konkursu. Wzięło w nim udział ponad 90 wykonawców. W jury zasiadły 4 osoby. Dorota Kopka-Broniarz, nauczyciel śpiewu, wokalistka, autorka muzyki i tekstów, już po raz drugi w składzie jury tego konkursu. Dawid Adamski, certyfikowany trener Europejskiego Centrum Edukacji Wokalnej, kompozytor, wokalista, uczestnik wielu projektów muzycznych. Ponadto Dorota Adamczyk, magister filologii angielskiej, założycielka szkoły językowej Language Academy oraz Małgorzata Szwarc, nauczyciel muzyki w szkole podstawowej nr 2 we Włoszczowie. Ja przyjechałam z Katowic. Z Katowic. A który raz jesteś tutaj? Jestem tutaj po raz pierwszy. Jak ci się podoba? No uważam, że konkurs bardzo fajny, bo jest gdzie sobie usiąść, gdzie się rozpiewać. Myślę, że też bardzo fajnie nagłośnienie, więc podoba mi się. Co przygotowałaś? Przygotowałam piosenkę pod tytułem Forever Young. No i to śpiewałam to w aranżacji John Baez, ale chyba bardziej jest ta piosenka popularna w wykonaniu Boba Dylana, tak mi się wydaje. Długo ci zajęło przygotowanie? A szczerze mówiąc, to już nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam tą piosenkę przygotowywać, ale wydaje mi się, że pierwsze podejścia robiłam już w wakacje. Już byłam na kilku konkursach z tą piosenką, tu jestem, z tą piosenkę śpiewam na scenie po raz trzeci teraz. Czyli masz już doświadczenie z tą piosenką? No, tak, w sumie to tak. Od dawna śpiewasz? No, już od bardzo dawna. A skąd się to u ciebie wzięło? Nie wiem, tak, jakoś mi się spodobało i śpiewam. Jaką piosenkę przygotowałaś? Rolling in the Deep, Adele. Trudna? No, trochę. Czyli wysoka poprzeczka. Powiedz mi, który raz jesteś tutaj? Drugi. Po raz drugi. I jak było poprzednim razem? W tamtym roku miałam wyróżnienie. No, czyli już blisko podium. Wyniki konkursu piosenki anglojęzycznej The Joy of Singing 2018 przedstawiają się następująco. Kategoria pierwsza, 80 lat wyróżnienia. Michalina Cedro, Sandra Gałowska, Maja Szproch, Amelka Grabarczyk. Miejsce trzecie w kategorii 80 lat zajęła Ida Halska, miejsce drugie Karolina Kutles, miejsce pierwsze Natalia Grzejszczyk. Kategoria druga, 11-13 lat wyróżnienia. Wiktoria Czwartosz, Martyna Stępień, Aleksandra Gąska, Aleksandra Zarębińska. Miejsce trzecie w kategorii 11-13 lat Laura Grabarczyk, miejsce drugie Julia Biłek, miejsce pierwsze Jagoda Rataj. Kategoria 14-16 lat wyróżnienia Julia Drożyńska, Amelia Janiak, Emilia Chlewicka, Roxana Wrzesień, Joanna Bauer, Michał Makowski. Kwartet WhatsApp w składzie Julia Palmowska, Emilia Chlewicka, Izabela Drogosz, Urszula Szumska. Miejsce trzecie kategorii 14-16 lat Gabriela Król, miejsce drugie Izabela Drogosz, miejsce pierwsze Olga Jagiełło. Nagroda specjalna Joy trafiła do Natalii Kawszyn. Kategoria czwarta, 17-23 lata, wyróżnienia Oliwia Kundera, Maria Markiewicz, Natalia Warzyńska, Katarzyna Szczepańska, Patrycja Piątek. Miejsce trzecie Anna Loranty, miejsce drugie Trio Flawless w składzie Daria Kierońska, Weronika Stachura, Wojciech Lisowicz. Miejsce pierwsze w tej kategorii zajął Kuba Adamus. Ponadto juror Dorota Adamczyk przyznała 2 nagrody specjalne, są to roczne dowolne kursy języka angielskiego. Jeden z kursów o wartości 900 zł, drugi o wartości 1300 zł. Otrzymały je Alicja Nowak oraz Aleksandra Zarębińska. Dyrektor Domu Kultury we Włoszczowie przyznał nagrodę specjalną, jaką jest zaśpiewanie 24 czerwca tego roku razem z zespołem Ich Troje podczas Dni Włoszczowy. Nagroda przypadła dla Kuby Adamusa. Śpiewamy razem z zespołem całym. Z całym zespołem, jaki to zespół? Zespół Shaken Organs się nazywa. Oho, a co będziecie śpiewać? Będziemy śpiewać piosenkę z repertuaru Eda Sheerana, Photograph. Bardzo romantyczną zresztą, piękną. Dzisiaj już jest 12. edycja tego konkursu. Wy po raz który jesteście?
jako zespół po raz pierwszy, ale no niektórzy z nas tutaj już debiutowali wcześniej, ja się też przyznaję, że byłem tu już raz, zresztą bardzo, bardzo fajnie to wspominam, udało mi się nawet coś tam zająć. Dziewczyny też tutaj już były, dostały raz nawet tam wyróżnione, zostały wyróżnione, także teraz dopiero pierwszy raz jako zespół próbujemy wspólnymi siłami. A skąd pomysł, żeby zespołem? Na co dzień w naszej szkole z Liceum Słowackiego w Kielcach zajmujemy się tym, żeby rozwijać trochę taką kulturę muzyczną i postanowiliśmy założyć taki zespół. Spotykamy się co tydzień, fajnie spędzamy razem czas, śpiewamy, gramy. No i postanowiliśmy, że chcemy się podzielić trochę tym z ludźmi i dać trochę tej naszej frajdy innym. Występowaliście już? Ogólnie tak. Staramy się jakoś gdzieś tam pokazywać. Nawet zdarzyło nam się zagrać nasz własny koncert na takiej audytoryjnej sali przy naszej szkole. Zaprosiliśmy troszkę różnych osób, więc trochę już tych występów jakichś mamy za sobą. Czyli doświadczenie też już macie? No, jakieś podstawowe takie, minimalne.